people, hello, hello, z tej strony Venom Lazarus i nowa seria z gry niezależnej pod tytułem Abzu. Abzu jest wytworem nowego studia, niedużego Giant Squid, a ten koleś, który to założył, też kiedyś współtworzył grę Journey, nie wiem czy kojarzycie, i też kiedyś chyba będę chciał zagrać tą Journey, bo dużo o tym dobrego słyszałem. Bardzo dużo nagród dostała ta gra, więc jestem bardzo ciekawy dlaczego, ale to wszystko się dowiemy na miejscu, klikamy New Game i zaraz zobaczymy o co chodzi. herbatka by się przydała. Jedziemy. Podobno świetna opowieść. No dobra, idziemy gdzieś w głąb czegoś. Oceanu. Dosyć głęboko widzę. Bardzo głęboko. Skoro są meduzy... O! Kurczę, jakiś kosmos? Podobno ta gra jest abstrakcyjna, więc w pewnym sensie, więc trzeba wziąć to pod uwagę. No dobra. A co to, zwłoki jakieś? Tak na początku? Okej. Się dopiero obudził? Ten on albo ona, ktokolwiek jest? O, mogę obracać. Press to dive. Okej. Okay. Trzeba obrócić, już widzę. Nie, zaraz. Nie, dobrze jest. Hold to swim. Czyli żeby pływać, tak? Okej. Okay. Nie jest takie no... Trochę mylące ten... Boost. O! O! Fajowe! Oj, 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 oj. A można tak? Można... Ej! Ile rybek! Wow, fajne! Robi wrażenie. Ujoj, duża ryba. Shift. O, mogę z nią popłynąć! Ale numer. Goliath Grouper. Uuu, jakie fajne, czyli przy każdej rybce będzie nam się tutaj pojawiał opis na dole. Tylko, że po łacinie. Gatunku, rodzaju. Wow. Ładnie tutaj. Czy to był rekin? Czy ja się pytam, czy to był rekin? Gdzie płynąć? Dobra, powiedzmy, że... W stronę światła. Jak to się pływało? Okej. Okej. To? Press to interact. Trumpet fish. Ale to też... czyli ja uratowałem. Kogoś. To co to? Co to jest? Jakaś sonda? Jakie śmieszne. Teraz. To będzie z nami pływało? Jej! Nazwę cię Ziuteczek. O! Gdzie, mamy Ziuteczka, który zobaczcie, z nami pływa. O, tam jest kolejne takie, co można chyba uratować.
Aha. A nie, to już... Czyli jak się świeci, to już było uratowane. Okej, okej. Right. Co to jest to? Tam jest takie, o widzicie? Jest. O i tam chyba coś z antenką znowu. Czyżby ziuteczek kolejny? Nie może być. Dobra. Hawk spilts. Żółwie wodne. Ha, 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 yo. Lubię żółwiki. Żółwiki są fajne. Nie wiem dlaczego ludzie je, że tak powiem, robią z nich popielniczki albo jakieś inne straszne rzeczy. O, one się komunikują. Dobra. Mamy dwa ziuteczki. Okej. No dobra, a co dalej? Dwa ziuteczki to nie. To jest bardzo dobra liczba. O, zobaczcie. Tam byłem. Czekajcie, tam byłem. Czyli co? Jak fajnie płyną za mną. A tu jeszcze jeden ziuteczek jest, zobaczcie. O! Już mu pomagam, już. Widzicie? One gadają między sobą. Ale jaja. Ty, ach, o, my może tam musimy płynąć, widzicie, na wprost. To jest tak jakby jakieś przejście zarośnięte koralowcem? A! A, widzicie, ziuteczki mi pomagają. Wow. Ładnie tutaj. O, rekin! Nie ugryzie? Wiecie, te rekiny... Rekiny są trochę jak ludzie, wbrew pozorom. My się tak panicznie ich boimy, bo się naoglądamy telewizji, naoglądamy się głupot też, które się o nich mówi, a tak naprawdę one są jak ludzie. Mają swoje humory, są dobre i złe, a... No i przede wszystkim, co najważniejsze, wiecie, mają swoje też powody. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ziuteczki? Ziuteczki, dokąd mi płyniemy? Ziuteczki! Ło! Ło, w ogóle zobaczcie, co tu jest na dnie. To są jeży... Oj, one się ruszają! Jeże wodne. Rozgwiazdy. Tam coś zasuwa, czekajcie, co to jest? Zniknął. Jakiś krab? Ale... Takich rozgwiazd to ja nie widziałem. Ja widziałem pięcioramienne. Krabik! Krabik! Wyjście na ten. O, a w ogóle zobaczcie na górze. Na górze to są... Da się wpłynąć? A nie da się. Jest taki zbitek tych wodorostów, nie? Najgorsze jest to, że jak ja wam coś chcę pokazać, jak obracam kamerą, to automatycznie kamera mi później wraca z powrotem. O, możemy tu na przykład wyjść. No i zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Aha, widzicie? Jesteśmy pośrodku niczego, tak. Tu co to? Nie, do góry nogami. A ja mogę zrobić tak, o. Oj, ziuteczki, synchronizacja. Jak to fajnie wygląda. Świetne. Coś tu ciemno zdeczka. Tam coś. Co to jest? Pięknie to wygląda. Drzwi, ale... Myślałem się, że coś ma wspólnego z tym. Jest trochę strasznie. Co to jest od góry? Eee...
Ja wiem, czy my chcemy ziuteczki. Wciągnie mnie. Wow. Wow. Okurza twarz, gdzie my jesteśmy? Wait a moment. Ja latam w powietrzu? Dziwne. A co tam jest? Tam jest coś? To musi coś być. O, a ten filar to jest prawdziwy czy nieprawdziwy? Przeleciałem przez niego. Kwiatki też nie boję się tutaj czarnej wody, bo to wiecie co. Lęki dzieciństwa. Jezus, co to jest to? Może nie chcemy tam. O! Jakieś ślimaczki? Cześć. Pójdziemy do tego, zobaczymy o co chodzi, tutaj, tego dużego. Wow. Jaka dziwna muzyka, nie? Co to za drzewo tam rośnie? Koralowiec, sorry. O, można to pogadać z tym. Jakaś kulka. Wej! Jak to? Część siebie dał? Czy co, energię życiową jakąś? Boże, płaszczki, no nie wiem. Jak to się nazywa? Wow! Okej. Ale tak woda w wodzie dziwnie to wygląda. Ty, to ożyło wszystko. I się drzwi otworzyły. Jej. Czyli zaraz, czyli co? Czyli że my ratujemy przyrodę morską? Więcej pytań niż odpowiedzi. A my sobie jeszcze tutaj popływamy, bo ja jestem ciekaw, czy coś jest do uratowania właśnie, skoro już ratujemy. Aha. Nie ma żadnej półki skalnej, nic. Nie no, tutaj chyba... Dzień dobry! Można się tego złapać! Manta! Ray! Manty się trzymam. O, kurczaczek! Mogę pływać, zobaczcie! Ale jaja! Jej! Zobaczcie tu! Dół! O, właśnie! Ile ryb! Ziuteczki. Pojedę moment. Dobra, tu jest to wejście. Wiecie, co mi to trąci? Taką zagubioną cywilizacją. Może jakieś Atlanci? Nie? Atlantyda? Meduzy. Ale to fajnie wygląda. Aha, że tu jacyś ludzie, ale zaraz, oni są dosyć podobni do mnie, jeżeli chodzi o maski i tak dalej.
Czcili to drzewo, pewnie to jakieś drzewo życia jest, albo coś, nie? Ten czerwony, co wyrósł. O, to co to? Ja mogę z nimi pogadać. O kurde, ale numery. Do góry? To się prowadzi dziwnie. Dziwnie się ta postać prowadzi. Jaka jaskinia. Ale nie powiem, robię wrażenie. Już rozumiem, dlaczego ta gra dostała tyle nagród. Piękny klimat. Wow. Nie! No nie, no jednego ziutka mi zeżarł. A to skurkowaniec. Co to jest? Czemu to służy? Zobaczmy, czy coś tu jest. Chcemy na dno spróbować, zobaczyć, czy to w ogóle jest dno? Widocznie musimy tu wejść. Spróbujmy na dno. Przy skale. A, jest dno! I patrzcie, co jest. Znowu żółw, tylko inne. Przerażające dno, ale jest. A to co to? Aha, to jest jakaś uszelka znajdźka. No dobra, no. Ja znajdziek nie lubię w grach, więc psują mi grę. Ale wiecie, jak będzie to weźmiemy, jak nie będzie to tam może. Nie będę szukał. Płyńmy sobie. O. Ja mam takie pytanie, co to w ogóle jest? Patrzmy się jeszcze na ryby. Nie ma ryb. A może już te ziuteczki poszły. No chwilę, ale się ucieszyłem, miałem ich długo. Zabrali mi ziuteczki. Aha, czyli to jest na zasadzie rozdziałów z tego wynika. Dobre. Tylko co to... To już raczej nie jest... Kochani, ten... Atlantyda, no gdzie taka technologia? No proszę cię. Chociaż może... No nie wiem, co wy o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzach. W następnym odcinku będziemy kontynuowali opowieść. A jestem ciekaw, co wy myślicie o tym. Kto to może być? Co to za cywilizacja? O co tu chodzi właśnie? Więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejka!